Cześć, siemaneczko, szofery, z tej strony oczywiście Kuzyni Live, czyli Grzesiek i Michał. Siema. I witamy w E3 dwójeczce na multiplayer. Lecimy, no dwie skanie, Grzesiu prowadź. Polecimy sobie taki krótki frakcik, że tak powiem, z Wrocławia do Łodzi, tam gdzie się powodzi. I wszystko będzie dobrze. Kręć, mały. A ty tam szofer jesteś, dupa nie szofer. Ja nawet linii nie najechałem, tak pięknie wyjechałem, kurde. Tak jak, sranie, tak jak na kursie. Tak jak na kursie. No na czerwono, a stoi, dobra. Już chciałem cię opierdzielić. Ty, a gdzie ty się... Nie podjeżdżaj. Dobra, cię bo już widzę nawet przynajmniej. Co ty mi tu cofasz? Grzesiu, Grzesiu! Zatankowali. My, jak widzicie, damy radę dojechać. O, o kur... Sprawdzam refleks, kur... A kierunki mi nie odbijają. To nie wiem. Ja sobie zawsze odbijałem strzałkami. A strzałkami? Ja nie gram na strzałkę. No, ja gram na SDW i strzałki głównie. Na klawie. No. Co ty tak po dwóch pasach? Po jednym jedź. Boże święty. Powiedział ten, co osobówką jeździ zgodnie z prawem. No. Aj, osobówka to jest inna kultura no, jazdy. No jak inna kultura jazdy? To jest inne gabaryty. Inne przyspieszenie. Ty, ja też nie byłem, kurde, na tej drodze, teraz widzę. Maluje mi się mapa, lol. Co? Mówię, że jeszcze nie byłem na tej drodze, maluje mi się mapa, więc tędy nie jechałem jeszcze nigdy. No nie, wcale. No nie jechałem, serio mam szarę. Po prostu... Zobacz na nagraniu. Mi też się maluje, mam save'a 100%. Aha. O to chodzi. O lol. Ja mam tego swojego, z kiedyś miałem, ale... To dziwne. A może tak powinno być. Ogólnie, to mamy nadzieję, że... Będzie to seria dobra, lepsza niż FIFA, lepsza niż Terraria, oglądana, kieruneczek. Oczywiście zapraszamy na Instagrama, na Facebooka i na Discorda, link w opisie. Dopóki jeszcze tutaj jesteś, kolego. No i co? I przez świat, kurde, normalnie. 220 km mamy do zjechania. I cały czas do przodu, kurde. Tak, dobrze? 215 jeszcze. Cały Wrocław. No. Teraz można dać... Kopy, to zaraz lecimy tam, kurde, 67, no, leci, kurde. Oj, to by przycięło, ale to jest ci szkodzi. Jogurty ogólnie, wieziemy. Chłodniarze, normalnie, typowa, nocna robota, kurde, mimo że jest... No, w sumie jest noc, się wie, to się zgadza. Ale hamuj tam, bo fotoradar. O kur... O ja pierdziele, 560 mi pstrykło, no. No i widzisz, pierwszy odcinek, pierwszy mandat. Ale tyle mamy tych, kurde, firm, że... Jaki film? No, znaczy ja mam film, a ty masz save'a z neta. No tak. Ja się dorobiłem, jak się jeździło. A tak ogólnie pomysł, proszę państwa, na tą serię wszedł w sumie na ławce, na podwórku. Mówimy, co tu nagrać. Co lecimy, kurde, weca, czemu by nie? No. O kurde, a to dobrze. Ostatnio też, też nie mieliśmy filmów, bo u nas był mały kataklizm w mieście, no i... Wiecie, internetu nie było i w ogóle. Zalało nam normalnie Wrocławiec, kurde. Masakracja jakaś. Kurde. Zalało normalnie. Niektóre oto to jak amfibie, kurde. Mm. Jak łodzie podwodne. Tak, wczoraj pojechałem po lusterko, nie? To gość mówi do mnie, że właśnie miał mówić, że lusterko się zaczyna marnować, nie? No. Mówię do niego, no wiem, ale chciałem wczoraj przyjechać, ale nie dojechałem o tym. A nie wiesz, do czego służą pontony? A najważniejsze, że odebrałeś. No. Kurde, chłodniarze, ja pierdzielę. Wiesz, żeby na jutro ten przed szkołą dzieciaki miały jogurty. Dlatego no, my musimy teraz zasuwać z tymi jogurtami do sklepów, bo inaczej to ja tego nie widzę. Kiedy to rzucisz? A nie wiem, jak zrenderuję. Wydaje mi się, że dzisiaj albo jutro. może jutro, no nie wiem. No dzisiaj jest niedziela. Co dzisiaj jest? Sobota. No. To... Która to godzina? Pierwsza? Może jeszcze dzisiaj wieczorem, może jeszcze oglądacie o 18 powiedzmy. A jutro live'a robimy? Zapowiadamy? Czy co? Powiem ci wieczorem. Dobra. No jak coś to jeszcze wam nic nie mówimy. Jak coś to subskrybujcie, dzwoneczki, te sprawy będziecie mieli po prostu na bieżąco te informacje z pierwszej ręki, że tak powiem. Będzie zapowiedź, będziecie widzieli wszystko co jak. Jesteśmy chyba se Grzesiu kuźwa za krótką tą trasę pierdyknęli, bo niecałe 5 minut jazdy, a my już patrz.
No to ja mówiłem. Tak myślałem, że to będzie za krótkie. Kurde, mele, mele. Ale jaja. Nie no, jeszcze będziemy jechać z 5 minut. 6. Jeszcze co najmniej takiego, no. Mówicie, bo my ogólnie tak badamy grunty. Co wy lubicie oglądać? Co wy lubicie oglądać? Nie ma co od razu na live'a na przykład jakiś tytuł wpychać, albo jakieś, nie wiem, super serie, kurde, kilka odcinków od razu z góry nagrywać, bo to jeszcze nie wiadomo, czy się przyjmie, więc musicie zostawić się łapkę w górę, albo łapkę w dół, ocenić, hejtować, ocenić. Konstruktywna krytyka jest lepsza od hejtu. Tyle wam powiem. Ty daleko ze mną jesteś, bo ja cię nie widzę. Nie, bardzo dobrze to jestem. O, cię pierdziel. O, co tam się dzieje, Grzesiu? A nic. Wszedłem w dziś. Ojej, uważaj. Wróra tam. O, uważaj. Dwóch jedzie. Dobra. Idziemy się wymijać w takim razie. Trzech, ja tu widzę trzech. O, w tym ja. O, panie. Jak się minąłeś, jeszcze na zakręcie z nimi. Nie, normalnie jest. Wyminąłem się tak jak trzeba, pewnie. Widzę cię w dobrej odległości i jest kulturalna jazda, tak jak trzeba. Jest tak jak trzeba. Jeden za drugim jedzie i ogórty lecą. No. Jakbym tak jechał naprawdę, to bym naprawdę z tych jogurtów by nic nie było. To byś chyba nie dojechał, kurde, z dobrymi paletami. Już wszystko by, kurde, pływało. Zapewne by tak było właśnie. Jakby nie zabezpieczyli... Ostry zakręt i sru na bok, kurde, wszystko. I po jogurtach. Panie, przyjmiesz pan mi ten towar? Uważaj, tory. Dobra, idziemy hamować, rozumiem? No. Dobra. Już się hamuje. Do 50, do 50. Dobra. Jeszcze podjadę trochę. Włączę z tempomacik. I lecimy, kur. 50 do 50. Oj, tory, uwaga. Kurde. W sumie nagraliśmy też Eurotracka, dlatego że myszkę mam już nową. Niedługo dokonam destrukcji tamtej. Tylko się muszę wymyślić jakiś fajny sposób na to. Taki spektakularny najlepiej by był. Coś takiego może. Coś takiego, no. Ty, a którym się przewija od... Aha, dobra, już widzę. F5 i tak dalej. Tu jest droga. Chcę pokazać, ile to w ogóle waży. 17 ton. To pięknie. To jest dobry towar. To jest bardzo dobry towar. Dobra, żeby ten odcinek nie był taki krótki, to jedziemy 70. Dobra. Jedziemy 70. Tak robi kurs, nie? Tak robi kurs, nawet nie wiesz, że 70 można. No ja wiem, 90. Że przecież poza zabudowaniem no to co? 70 można. No to co? Przypieprzyłeś się o linię, a prędkość nic nie powiedziałeś. A bo tam jest, można się dogadać zawsze o te 50 km na godzinę. No, a 20? A kurde tam. W sumie nawet na autostradach trzeba jechać 80, ale to kurde, to jest wszystko do uzgodnienia. No. I tak jadą 70-90. Tak jak osobówką musi jechać 70, a jedzie 140, nie? Wszystko do dogadań. Jak osobówką 70? No nie wiem, 70 gdzie jedziesz, ale jedzie 140 dwukrotnie. No, no tak, tak. No, wszystko do dogadania, nie? To jest co innego. No jeszcze 50 km. Ile ty jedziesz? 70? No tak. Dobra. Zostawimy. Pyk. Ale masz więcej pingu ode mnie. Może zachowam trochę jednak odległość. Dobra, na 68 sobie zbiję. No, o, na autostradę wjedziemy na chwilę. O, dzida! Kurde, dzida tam. Lublin, Katowice. No i fajna sprawa. No, faktycznie, dobra. Tutaj będzie ślimaczek. Kieruneczek musi być. Panie i panowie, będziemy zjeżdżać. Niech się Grzesiu tutaj fajnie zmieści. Się złamie tak jak trzeba. I my też. Na bank znak potrąci, na bank. Nie. Na bank. Co ty? Już położył znak. Nie, nic nie położył, przestań. Tak jak było... W tej serii wyjdzie, jakim jest kijowym kierowcą, podręcznikowo. Nie? Jak na kursie, zapamiętaj. Dobra, cwaniaku. Nie no, znaka nie walnąłem, serio. Jak stał, tak stoi. Dobra. To dobrze przynajmniej. Masz się światło. Zdarzyło. No. Kierunku nie było, kurwa. To co, ten baterio będzie trwał 12 minut? No nie wiem, kurde, może weźmiemy jakiś frachcik jeszcze kolejny z 200 km, gdzie, co ty na to? No dobra.
jakiś krótki strzał pierdykniemy sobie od zewnętrznych zleceń. Będzie git. No zobaczymy. I rura tam 23. Nam pięknie to idzie, kurde, zero uszkodzeń jak na razie. Aż bym sobie pojeździł w jakiejś VS-ce. Pamiętasz jak się robiło te trasy takie na okrętkę po 3000 km? No, niektórzy doszli do 13 tysięcy. Ale jaja. O, doganiamy gdzieś, a? A ile tutaj jedziesz? 80? No, 80. Dobra. Już też jedziemy 80. O, kurcami tu awaryjnymi. Pozdrawiamy widzów z całego świata. Całego świata, nie? O! Teren zabudowany, panie Rutyna, no co pan? Chłodniarze! Panie, kurde, nie zauważyłem tego znaku, zresztą ja dopiero teraz wjeżdżam i teraz powinienem mieć 50. Co pan tak agresywnie? A jak się bawi? Kierunkami. Dobra, stój, kur. Kuniu. I rura, dawaj. Napuść sprzęgle go. Ja mam automata, nie wiem jak to. A kurde. Co, odjedziemy, żeby był lepszy zakręt? Jeszcze powiedz, że odgapiasz miejscówę ode mnie. Ja nie wiem, no chyba mamy w te same miejsce, no jak te same naczepy, te same jogurty. Dobra. Ja żeby to ostatni raz był. W lewo będę miał teraz. Ja też. No. Także no tak to jest właśnie. Jak? Nie, przez te... Dobra, znajdź mi jakiegoś szofera, który tak nie robi. Po prawku. Was źle uczą na tym prawku. Po co te linie? Boże święty. Najedziesz oponą już egzamin oblany, bo najechałeś na linię. O Boże, tragedia. No dawaj, szofer. Tak zawsze bawi. Przyjmuj. Nie wolno na linię, bo ta linia ciągła. Ojeju, straszne. Zabiłem kogoś, o Boże. No ale nie można skręcać tak na zakręcie. Boże. O kto mi tak? Mandatów za to nie ma, więc o co chodzi? Dobra, trzeba nakręcić sobie jakoś ładnie. Które masz level? Opony dostaną w dupę, ale ja mam inne parkowanie, bo tam dupą zajechać. No nie miał odcinek, to też bym tak robił. O Boże, amator. Co? Oj, to co się? A powiedz, opowiem taką historię. O kurwa! Opowiem taką historię. Ojojojojoj. Pewny słoneczny dzień. A słoneczny. Ja zaraz będę deszczowy. Nie, pojechaliśmy sobie... Gdzie ty cofasz? Ja mam tutaj właśnie. Byliśmy sobie tam, gdzie Michał robi sobie kurs. Gdzie ty cofasz? No tutaj mam. Byliśmy na kursie i właśnie gościu robił C plus E. No nie, źle! No gościu, po co ty prostujesz koła? No w prawo! Patrzcie teraz jak cofa. O, co? Już się! Ale krzywo. Dobrze jest, ważne, że naczepa jest równo. W miarę. Okej. To jest najważniejsze. No, dostarczono, zero uszkodzeń, poziom jaki trzeba, kontynuuj. Piękna sprawa, bierzemy. Gdzie tu są jakieś zlecenia? Zamówienie rynek zewnętrzne. Pracy. Tak, rynek. Ale nie, te zewnętrzne weźmy sobie i po długości trasy. Dawaj do Lublina. Do Lublina? 240, dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tylko powiesz tą historię z deszczowego dnia, to ja opowiem też jakąś. Ze Skodą? Tylko. O dziękuję. To w ogóle nie jest śmieszne i jak będziesz mi o tym gadał, to nie będę sobie nagrywał. Ojeju, Grzesiu, bez przesady tam. No nie przesady, bez przesady, tylko tak. Ty już tam jedziesz? Ty już sam jesteś pewnie. Ja jestem za tobą. A, okej, okay, ja no widzę faktycznie. No wada okulisty musi iść. Ale my to jesteśmy szoferzy. 500 km, kurde, tak jak trzeba. Raz, dwa, po Polsce. Krajówkę teraz walimy normalnie. Ale nawet nie zwróciłem uwagę. Ta uszkodzenia naczepy 0% XD. Hamuję, uważaj. Nawet nie zwróciłem uwagę, kurde, co my teraz będziemy dostarczać. Se sprawdzę. Piwo bezalkoholowe, 22 tony. No to będzie co ciągnąć. Trudno.
Czemu jedziesz ten? Możesz mi wytłumaczyć, widzę, dlaczego masz Co? gorączki z tyłu. W jakim celu one służą? Do przewożenia ciężkich materiałów. Kiedyś był taki zamiar. Krótko, ale porządnie. Kilka ton. No fajne są. To tylko tyle masz tam do powiedzenia? No, no ale do przewozu Gdzie ty bardzo fajnie kurwa, jest. Taki... kurde jedziesz? Ja mam tutaj. Ja mam tutaj akurat. I tutaj w lewo jeszcze, w prawo jeszcze raz będę miał teraz. Do jakiegoś tam, coś tam, jakieś firmy. Dobra, hamuj malina. A ty to gdzieś masz indziej? No. O kurde. Dzień dobry, ja po naczepkę. A jakie tam papiery trzeba, czy nie trzeba? Bo jak coś to nie mam. Wasz kurwa mać, jak ja mam wziąć tą jebaną i przyczepę. Spokojnie Januszu, nie denerwuj się. Ja mam, nie wiem jak ty, ale ja sobie dałem te bardziej profesjonalne zapinanie. No tak, tak. No a ty? Ja mam podstęp. No to szofer po zbóju. O! Ja mam podstęp. Podnoszenie podpory. O kurde. Dawa. Dawaj, spotkamy się na skrzyżowaniu. Dobra. Na skrzyżowaniu, okej. Już się jedzie, już się jedzie. Aha, tam przy wyjeździe już, tak? A już widzę, no. Gdzie ty jesteś. Dobra, git malina. O kurnie, znak! Dobra, nie, pięknie. No to nie zły szofer. Trochę mam uszkodzeń, ale to wiecie, głównie opony są. Oczywiście, zawsze tak się mówi. Głównie opony w ciężarówce. Muszę gdzieś tam poszukać już miejsca, żeby stanąć. Już dojeżdżam, już zaraz będę. Jeśli zdążę na zielonym, dupa, mam czerwone. Czekam, czekam. No, muszę gdzieś znaleźć miejsce, żeby się zatrzymać. Dobra. Cyk. Teraz ty jedź pierwszy. Dobra. Okej. Okay. Taka osoba skandyna. Wszystko więcej grało. Ale teraz nie mam SK czy RK? Nie wiem, RK chyba. No, nie, to, nie, no szofer to, nie wie czym jeździ. Nie to na pewno co ty. A ja nie wiem, ja w ECA nie grałem przecież dawno, wiesz o tym. No to co z tego? Nie pamiętam. A myślisz kiedy ja grałem ostatni raz? No nie pamiętam. Na pewno nie tam co ty. Jakże i ty masz tam, to ja na pewno nie mam tej co ty. Skąd wiesz? Bo ja... Pamiętasz jak żeśmy się wtedy wyzywali, że tam to jest do dupy? No ale... Ja nie mam ale, do dupy. Ale skąd wiesz jaką ja mam, jak ja nową kupiłem? A no to... To co nie miałeś kiedyś, to miałyśmy inne. To ja mam eskę. To ja mam erkę. Zawsze mówię, że RK jest chujowa. A nie pamiętam, już dawaj grać. A ty jakiś kontener dostajesz? Ty na pewno masz tam gdzie ja? Z tego samego no, miasta? Lublina. Lina. Lublina, no. No. I co, ile jedziemy dzida? A co ty wierzysz? Ja mam piwo bezalkoholowe 22 tony. Ha! Frajer bezalkoholowe. Jedzenie dla zwierząt. No. Ha! 9 ton. No bezalkoholowe. No kurde. Nie powiem kto chciał ostatnio pić. No ale ja... Chciałem pić, bo byłem samochodem. A samochodem się po alkoholu nie jeździ, tak? No oczywiście. No. Więc co się sadzisz? Widzicie, jaki szofer? Chciał mnie do złego namówić, żeby... No. Ja nie wiem, co to się dzieje teraz. Nie wyjdzie 30 minut. No i dobrze, i kurde, odjąć kurde tą stawkę 2 minuty, co nagrywałem, no i wyjdzie piękny odcinek, piękna produkcja. Jesteś za nami tam, Grzesiu? Nie, jestem za widzami, za to o mnie. O, jedzie, jedzie. Szofer. Tylko wejdź się. Nie będę jeździł, nigdy. Dobra. Nie jara mnie to w jakiś sposób. Lubię jeździć samochodem, ale nie chciałbym jeździć całe życie. Już to kurde, ona hamuje. Dzielca dostać. Hamuje i to tak srogo bym powiedział. O ty, słaby zawodnik jesteś właśnie. 50, tak? Tak jak trzeba, lepiej się spóźnić niż rozwalić towar, kurde. 73, patrz. Zapamiętaj zasadę, lepiej się spóźnić niż rozwalić towar.
No właśnie widzę, jak się spójrz. Trzeba być po prostu dobrym szoferem. Szybko i bezawaryjnie. Jezu! Po największym łuku, pięknie, kur. No. To nie jest oblany egzamin, wszystko było na przerywanych robione. Co ty rzecz? Nikt nie gada tu egzamin. No i jedź, kurde, no robione. Co ty robisz? Ja mam 22 tony tam. No zawali droga, kurde. Zawali go korkocią grąbany, no. Ciągnie ten korek i odcinek ciągnie. Mamy, nie? To się pobawimy trochę. No kurde. Patrz jak bierze, dawaj. Dawaj, wyprzedaj, to cię pokameruję. Ja tu tempomat już ustawiam, 85. Dobra, no nie jedziesz? Kurde, myślałem, że pojedziesz, no ja tu tempomacik mile ustępuję, mówię, już dam kierunek w prawo, że sobie idą. A ten nie. Nie no, teraz ty jedziesz pierwszy, jechałem pierwszą trasę, teraz ty lecisz. No dobra, w porządku, na krajobrazy jak ta lara, kurde. Co ty lecisz, no, spoko. Znaczy nie tak na Włoszech jest lepiej. A ty jak ty na przykład skręcasz to? Na myszce się tak skręca ogólnie? No jaki problem? Myszkę przesuwasz, tylko ona się skręca. Aha, aha. Masz gaz, płyn mniej. I gaz ma po lewej tam stronie? Coś takiego? W sensie, że tym przyciskami takimi głównymi, nie? W mam gaz, S mam hamulec. Aha, takie coś. No ciekawe. A nie wiem, nigdy na myszce nie grałem w sumie. Zawsze na klawiaturze. Masz. Na klawiaturze masz tak, że masz takie kąty i ci widać jak skręcasz. A na myszce sobie tak jakbyś na kierownicy grał. No. Delikatnie się przesuwa tak. No. Płynnie pewnie. 155, ty też masz tyle? 7. Sobie... A, to my mamy jakieś jeszcze inne ten miejsca. Się okazuje, inna firma. Co? Dojedzie się, kurde, ważne, że to samo miasto. Coś zmienili w tym etcie na tych krajówkach? Tyle drzew jest słowo? Nigdy no tak nie było. Dużo jest, bardzo dużo, nie? Ale ten, nie wiem, czy teraz pobierałeś tą najnowszą wersję, czy już miałeś zaktualizowaną wcześniej? Nie wiem, ze Steama pobierałem. Playera. A. Przecież jakbym nie miał najnowszej, to bym nie grał. No, w sumie tak. No ale to ja nie wiem, kiedyś to ja tak podróżował w sumie po Polsce nawet nie lubiłem tutaj jeździć jak grałem, to zazwyczaj to gdzieś tam Włochy, Skandynawia. Tak sobie jeździłem, to z tych dodatków, nie? Myśmy sobie jeździli trochę, a po Polsce to jakoś mnie to tak nie jarało, ale kurde krajówki fajne w sumie na dobrą sprawę. Kręte drogi, ciemno jest to prawda, no ale fajnie jest. No. I jaki ty masz tam bak? Czekaj, ja mam chyba tutaj 1000 litrów, wiesz? No nawet nie wiem ilu się. No tak mi się wydaje, no bo patrzyłem teraz ile mi zostało tego paliwa. No mam jeszcze ponad 1000. No. Jak się na tej jednej ośce jechało, to się chyba tam ładowało, nie wiem, 1500 litrów, coś takiego? To można nie było wiem, miałem jedną ośkę. A, tak jest. Po co dwie ośki? Masz większe spalanie, mniejszy bak. Tylko tyle, że pociągniesz więcej, masz większą stabilizację. Ale jak jedziesz zwykłą naczepą, tam do 22 ton, no to możesz mieć jedną ośkę, bo i tak ci to robi bez różnicy, nie? No, ale ja tak jednak kiedyś patrzyłem, żeby te takie 40 ciągnąć, kiedyś miałem taki zamiar właśnie, że krótkie te odcinki, ale trochę ten sobie tak dorobiłem ją jedną. W sumie były to też 3, ale mówię, 3 to już przesada. No tak. 3 to już jak czołg wyglądał, kurde. No, to masz Scania V8 Streamline, tą starą, to tam masz 3 ośki. I masz bak z tyłu, za kabiną. Aha, a co taki dodatkowy, czy ten główny taki? Główny. Główny, a. Dobrze wiedzieć. 97 km, proszę państwa. Jechał, jedź. No jedź stary, no co tutaj się boi? Tutaj zabudowany już zaraz będzie. No i co z tym? Chyba. No i z hamu wiemy. O kurde, pięknie. Tak jak trzeba. Prawo. Stop pierwszeństwa. Hamuj, kurwa, malina! Chyba dodaj gazu, a nie hamuj. Nie, teraz hamuj. Ja mówię z swoim samochodem rozmawiam. Dobra, ja nigdy nie rozmawiaj. Nigdy nie rozmawiałeś ze swoim samochodem albo coś? Nie, ja wolę działać niż rozmawiać. No nie umiesz z nim rozmawiać, tak? Żeby było milej? Nie. Dlatego on tak cię zawodzi teraz, bo nie jesteś dla niego miły. Zawodzi. Byś był miły dla swojego auta, to on by też był dla ciebie miły i by się nie psuł na przykład. A spryskiwacze ci działają? Nie. No i co?
Miała pompki, ale to nie jest wina auta, to pompka strzeliła focha. A widziałeś gdzieś w Bolesławcu, gdzie się kupić można? Na 100%, czy to nie jest jakiś skomplikowany, kurde, część. To pewnie w każdym jest. Tym motoryzacyjnym. Tak mi się wydaje. Na necie se zamów, tani jest. Tak jak wszędzie są te wycieraczki, tak pewnie i pompki też są wszędzie. Czy to jest no nie wiem, ja tam jeszcze nigdy nie widziałem pompki do spryskiwaczy w markecie na przykład. No to w marketach nie, mówię motoryzacyjnych, nie? Jedzie tam, kurde, patrzcie jak się trzyma. Wsiajucha. Wiesz, już się trochę tysięcy kilometrów zrobiło w tej grze. A jak? No, a jak? Tak, ze wszystkimi to pewnie około 800 tysięcy na bank. Jak ja miałem w Logtransie około 200. Ale to ten, to i tak jeszcze cała nie jest mapa odkryta. Znaczy no, nie mieliśmy nigdy wcześniej, no. Ja chyba nie wiem, tam miałem 60%? Nie. Ale też jeździło. Ja na Włochy fajne. Toronto. Idzie dać tam do Toronto Forum albo coś. Torino, kurde. Torino, no właśnie. Toronto! Z Kanady by chciał jechać. Torino, właśnie. O to. Ale przynajmniej wiesz o co chodzi, no. Ciekawe, czy te filmy będą na jakiejś strefie? Czy na ten, czy w mieście będą, kurde? No nie, miałem 36 km. Miałem 30, to ja szybciej. A i co tam miałeś, bo ci chyba przerwałem? Co? Coś chyba powiedzieć miałeś, czy nie? Nie. Dobra. Hamuje malina, uważaj. Spijamy biegi, retarderek, kurwa, cyk. Już jedzie. Co jest z tobą, kurde? Ja podręcznikowo pokazuję, jak się jedzie, nie wrugaj mi tu. Podręcznikowo. Za te zabawy ręcznym wczoraj u mnie w aucie. Ręcznym, kurde. Zapanikujesz, nie odleci, na biegu jest. A i nagle nie, biegu nie. Nie stoczy się. Jak mi tu miga, kurde, dyskotekę mnie tu robi. Grzesiek, bo ci zaraz ręczny zaciągnę, bez kitu. Dawaj. I będzie twoja wina. Nie. Tak, wjechałeś. No to spróbuj, no to ja jeszcze ci nie wjechałem. Gdzie był bezpieczny ostęp, kur? Jak to się dzieje, jak... Hamuje. To ciężko utrzymać dostęp, odstęp. Tak samo jak ten właśnie mój instruktor. Jak się urodził, to kanarkiem nie będzie. Ty, bo ja tutaj w lewo mam ogólnie już zrzutkę. Już przybywam. Nie może będziesz hamował prawie do zera. Nie, normalnie wiesz. Tutaj sobie zatrzymam się, wezmę, zaparkuję. Co masz pożegnać? I tam wolisz jeszcze. Jeszcze nie, bo. Nie, bo jeszcze nie. Opony sam teraz w dupę, no ale ty. Opony do. Powiedział ten, który tak szanuje opony. Mówiłem opony w ciężarówce, staną w dupę tam, a nie. No. Dobra, pyk. I kręcimy. Tu się ładuje, proszę. Jak na kim? Ja już zrzucony. Dobra. Ja tylko kombinację, a trochę mi nie wyszło, ale poprawi się. Podciągnie się, to nie jest operacja plastyczna. Żegnasz się? Czy się nie żegna? Ja jeszcze parkuję. To podejdź sobie tutaj. Nie chcę mi się. Nie się zechce. To ile ty możesz parkować, jak ja już zaparkowałem tyłem? Bo ty nie masz tych parków co ja. Wiesz te pierwsze, takie z największym tak. Wyspem? Tak. Po prostu mam technikę. Z postmet. Czekaj, nie w tą stronę, kurwa, Lina! Kręcisz w lewo, jedziesz w prawo, tak? No właśnie, no, prosta zasada, kto staje, nie siada. Tu tak o. Teraz to sobie zapniemy. O, dobra. I co?
Już zaparkowany. Jest czy nie ma? Ostatnie te mi wyleciały. Teraz ostatnie podpięcie. I już tutaj podciągnięcie, znaczy nie podpięcie. Jeszcze nie zaparkowałeś. A! O, to ty już. Ofer jeden. Cyk! Cyk! O, i już wszystko. No i co? Żeśmy zrobili dwa takie frakty sobie. Z Wrocławia do Łodzi, z Łodzi do Lublina. Około 500 km łącznie. No i tyle, no co tu dużo mówić. Instagram, Facebook oczywiście w opisie. Like też by się przydał. Grzesiu, szofer, też coś wam jeszcze powie na koniec. Dzień dobry. I do widzenia, do kolejnych produkcji. Siemaneczko, stawcie suba, koledzy. Siemka. Hello.